Dziś robimy produkty z ziemniaka. Ziemniak jest naszą wizytówką Biesiekierza. Więc mamy tutaj takie małe ziemniaczki, od których to się wszystko zaczęło. Zaczęły się hodowla ziemniaka, zaczęły się produkty z ziemniaka i właśnie od takich małych ziemniaczków, które teraz robią koleżanki, wychowują różne posiłki z tych ziemniaczków. Ja swoją potrawę przygotowałam, za którą dostałam nagrodę 500 zł. To będą nadziewane farszionki. Ciasto się robi z ziemniaków, tak jak na kopytka. A tutaj jest farsz, to sobie jest mięsko zmielone, ugotowane z warzywami i wszystkie warzywa zmielone, doprawione. I teraz będziemy robili z tego kuleczki i będziemy nadziewać to. I oczywiście upieczemy to w piekarniku. Z Biesiekierza. Bardzo dobry gatunek. No ja to bym powiedziała, że to kruski biesiekierskie. To są ziemniaki. Podejrzewam, że bardzo dobre, smaczne. No z sosikiem można zrobić grzybowym lub z boczkiem, z cebulką. To są ziemniaczki, to są marcepanki z ziemniaczków i no, jak już kilka razy robiłam, no to bardzo smakują. I to są właśnie nasze ziemniaczki. Nie tylko z ziemniaczków robimy posiłki codziennego spożycia, ale również łakocie też mamy. Przygotowuję kotlety ziemniaczane, do których można użyć ziemniaki gotowane lub które zostały z obiadu z dnia poprzedniego. Do tego potrzebny jest jeszcze szczypiorek, jeżynka tartar, mąka pszenna oraz pokrojona cebula oraz przyprawa włoska i pieprz. Dzisiaj jest na talerzu, to mówisz, o jakie aj fajne. Jakie fajne, jakie smaczne, a później jak się człowiek dowiaduje, o Jezu, niemożliwe, tak pewno bym nie zjadła. No ale jak było już przygotowane, to się okazuje, że człowiek zje i nie zrobuje.